Proszę Państwa, myślę, że możemy już rozpocząć. Nazywam się Jan Jacek Bruski, reprezentuję Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i będę miał przyjemność prowadzić pierwszą część panelu zatytułowanego Rewolucja Rosyjska, a wstrząsy polityczne w Europie Środkowej. Proszę Państwa, nieprzypadkowo w tytule naszej konferencji znalazły się Kręgi rewolucji. W tym się kryje takie porównanie rewolucji do kamienia, czy może raczej głazu, który ciśnięty w wodę powoduje rozchodzenie się koncentrycznych kolejnych kręgów, kolejnych fal. Pierwszy krąg rewolucji, a więc ten teren dotknięty bezpośrednio wydarzeniami rewolucyjnymi w Rosji, to samo Imperium Rosyjskie i podporządkowane mu narodowości. Natomiast tematem naszego panelu dzisiejszego będzie kolejny krąg tej rewolucji, a więc kraje dotknięte w dalszej kolejności reperkusjami wydarzeń rosyjskich, kraje Europy Środkowej. Chciałbym króciutko przedstawić jeszcze naszych dzisiejszych mówców. Otworzy ten panel pan profesor Lothar Höbelt, reprezentujący Uniwersytet Wiedeński, znany specjalista zajmujący się historią przede wszystkim polityki zagranicznej Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii w XIX-XX wieku. Autor wyśmienitej pracy poświęconej dynastii Habsburgów, czy też pracy Landschaft und Politik im Sudetenland. Kolejnym mówcą będzie pan dr Sławomir Dębski, występujący w dwóch rolach, historyka i politologa, i obecnie szefujący Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych, no ale jest to osoba bardzo ważna dla tego miejsca, dla Centrum, pierwszy dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Jeżeli chodzi o jego zainteresowania, to trzeba tutaj wskazać na politykę zagraniczną, stosunki międzynarodowe Polski, krajów ościennych, przede wszystkim relacje niemiecko-rosyjskie. Przypomnę, że pan dr Dębski jest autorem świetnej pracy między Berliną a Moskwą o stosunkach niemiecko-sowieckich 39-41. Jest też wydawcą polskich dokumentów dyplomatycznych. I wreszcie pan profesor Maciej Górny z Instytutu Historii PAN w Warszawie, który zajmuje się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej. Przede wszystkim interesuje go, czy interesowała, historiografia marksistowska w Czechosłowacji i krajach Europy Środkowej. Zajmuje się historią nauki. Przypomnę tutaj jedną z nowszych prac, Wielka Wojna Profesorów Nauki o Człowieku 1912-1923. Proszę Państwa, tyle krótkiej prezentacji. Oddaję głos panu profesorowi Höbeltowi. How do you switch it on? Can you hear me? Yeah, of course. All right. Good. Now, as you can see from my type, black and yellow, I'm supposed to talk about the Habsburg monarchy. Jak Państwo widzą, mam mówić o monarchii habsburskiej i jej relacji do rewolucji rosyjskiej. I to zresztą widać po kolorach, które są za mną na tym slajdzie. Ta ciekawa ambiwalencja w stosunku do rewolucji rosyjskiej polega na tym, że jeżeli rewolucja dzieje się w kraju naszego wroga, to jest to dla nas dobre, czyli są pewne określenia takiej rezerwacji. Kilka dni przed rewolucją lutową w Radzie Ministrów Austro-Węgier toczyła się dyskusja na temat tego, jak powinien wyglądać świat po wojnie. I praktycznie wszyscy, od cesarza po sekretarza spraw zagranicznych, wszyscy uczestnicy dyskusji stwierdzili, że idealnie po wojnie byłoby przywrócić sojusz trzech cesarzy: Niemiec, Rosji, też z udziałem Włochów, ale bez Brytyjczyków. Lubiono cara, bo uważano, że co by o nim nie mówić, to jednak jest to władca proniemiecki, jest to potencjalny sojusznik, z nim da się dogadać. A następnie wszyscy spiskowi teoretycy stwierdzili, że rewolucja lutowa to jest spisek brytyjski, że car był za mało aktywny w czasie wojny i że Brytyjczycy chcieli go zastąpić kimś, kto byłby bardziej zaangażowany w wojnę. I dlatego ta pierwsza rewolucja na początku wydawała się czymś niedobrym. Po kilku tygodniach zdano sobie sprawę, że pojawił się nowy element lewicowy, który jest obecny w nowym rządzie rosyjskim i pojawia się temat przewodni pokój bez aneksacji, bez reparacji, co jest oczywiście bardzo ważne z punktu widzenia kraju, który utracił bardzo wiele terytorium na skutek wojny. Natomiast tutaj ten temat braku anektowania terytoriów przez wielkie mocarstwa nie był tak dla nich ciekawy. Inicjatywa pokojowa z Zachodu skończyła się błyskawicznie, bo Francuzi odrzucili taką propozycję. Stwierdzono, że jeżeli Niemcy zachowają terytoria zdobyte na wschodzie, to de facto Francja przegrałaby wojnę tym samym. Więc dlatego nowa platforma negocjacyjna, żeby nie mówić o żadnym anektowaniu terytoriów na skutek wojny. W poprzednim panelu mówiono o niepodległości Polski i to oczywiście cesarz Wilhelm i Franciszek Józef już proklamowali niepodległość Polski, więc to już było wykorzystane. Dlatego tutaj stwierdzono, że owszem, Polska, ale za to podzielimy Rumunię i Rumunię damy Rosjanom na otarcie łez. Natomiast problem z nowym rządem rosyjskim był taki, że nie wiadomo było, z kim konkretnie negocjować. Czy jest to rząd stabilny, czy jest tam ktoś, do kogo można się odezwać, z kim można rozmawiać. Dlatego Niemcy od początku mówili, że tak, nie można, należy poczekać i zobaczyć, kto wygra w Rosji, że obecnie negocjować się nie da. Po kilku miesiącach stwierdzono, że sytuacja jest dalej zbyt chaotyczna. Zwłaszcza w stolicach skandynawskich emisariusze rosyjscy powtarzali to samo. Oczywiście socjaliści i bolszewicy mówili, że ten rząd jest tylko jest sterowany przez Antantę tak naprawdę, że nie jest niezależny, więc nie było wiadomo, z kim rozmawiać. To jest to, co Kissinger kiedyś powiedział, z kim mam rozmawiać, jeżeli chcę rozmawiać, w tym przypadku z Rosją. I nagle, może nie nagle dla Ludendorfa, ale dla reszty tak, pojawia się rewolucja październikowa. Austriacy właśnie odnieśli zwycięstwo nad Włochami. Karol i Wilhelm spotykają się. Z drugiej strony jest spotkanie w Rapallo i w momencie, kiedy przyjeżdżają na miejsce, dowiadują się, że Lenin przejął władzę. I prasa pisze, cóż za wspaniały dzień dla Antanty. Lenin chciał zawrzeć pokój za każdą cenę, ale na początku nie jest to tak widoczne. Pojawia się debata pomiędzy Prusakami a Austriakami i znowu jedno podejście jest takie, żeby poczekać. Kim właściwie jest Lenin? Wiemy, że Niemcy przewieźli Lenina do Rosji, ale Ludendorff mówi, to jest jakaś grupa rewolucyjna, która akurat tak się złożyło, że przejęła kontrolę nad telegrafem, ale naprawdę nie wiadomo, kto wygrał. Z drugiej strony Austriacy mówią, nie, wykorzystajmy tę sytuację. Wszyscy zgadzają się, że rząd Lenina nie przetrwa, ale uważam, że jeżeli Lenin podpisze traktat pokojowy, to jakikolwiek by nie był potem rząd, nie odrzuci tego traktatu. Następny rząd to będą pewnie nacjonaliści rosyjscy, więc nie zgodzą się na traktat, ale jeżeli Lenin podpisze traktat pokojowy, to wówczas kolejny rząd nie ośmieli się na nowo zacząć wojny, czyli to byłby osobny pokój z Rosją i wówczas Austriacy i Niemcy twierdzą, być może uda się wygrać wojnę na Zachodzie. To jest podejście na dworze austriackim. Oczywiście pruscy żołnierze jednak chcą coś więcej zdobyć, chcą Estonię i tak dalej, ale te debaty nie są aż tak tragiczne. Koniec końców wiemy, że Lenin cokolwiek by podpisał, dowolny traktat, bo wiedział, że monarchia w Europie Środkowej i tak nie przetrwa, więc Lenin uważał, że i tak mogę cokolwiek sobie podpisywać, dlatego że i tak będzie światowa rewolucja już niebawem. Więc podpisano w wrześniu pokój i tutaj pojawia się dwuznaczność w stosunkach Austrii wobec Rosji i Niemiec. Czanin był w opozycji do przywództwa niemieckiego, Ludendorfa i Hindenburga. Ale jest tutaj jeden wspólny punkt. Wszyscy chcieli Ukrainy. Ludendorff chciał Ukrainy jako pomost do Bliskiego Wschodu oraz żeby trzymali w szachu Polskę. Natomiast Austriacy chcieli to Ukrainie jako dostawcy zboża. Wszyscy zgadzali się, że Ukrainę trzeba uznać. I na tym polegał pierwszy pokój podpisany, pierwszy pokój wojny światowej podpisany z Ukrainą. Po pokoju brzeskim Austriacy się wycofali z tej polityki. W Rosji i w Niemczech państwa się rozpadały, natomiast Foreign Office przestrzegało tak zwanej, to co się obecnie nazywa strategii upadłego państwa, mianowicie pchanie do anarchii w Rosji, ponieważ wiadomo, że to się nie utrzyma. Uważano, że Lenin nie przetrwa, pojawi się kontrrewolucja i trzeba będzie tylko dopełnić, żeby to był nasz kontrrewolucyjny rząd. Żebyśmy wtedy obalili bolszewików i wprowadzili jakiś rząd biały. Foreign Office mówi, grajmy na dwie partie, bolszewicy są w miarę okej. Co ciekawe, wygrało Foreign Office, a nie właśnie wojskowe kręgi, które taką politykę wyznawały. Biorąc to pod uwagę, Austriacy już nie mieli wspólnej granicy z Rosją, tylko z Ukrainą, więc patrzono z daleka na to, co się dzieje w Rosji, bez mieszania się, bardzo sceptycznie, ale deale robiono tylko z Ukrainą. Nie chciano, pytanie nie było tylko, czy chcemy mieć nacjonalistyczną Ukrainę, czy coś w rodzaju białych. Wszyscy nasi jednak nowi przyjaciele to byli jakby spadkobiercy cara, ale to nie jest coś, co jakoś specjalnie ruszał Austriaków. Natomiast aspekt polityki wewnętrznej, wpływ rosyjskiej rewolucji na politykę wewnętrzną Austrii w terminie, czy w perspektywie średnioterminowej, było to, że zwiększyła się wartość socjaldemokracji. Natomiast to nie sami bolszewicy, lecz rewolucja lutowa tę pozycję wzmocniła. Kiedy zaczęto negocjować pokój, konferencję sztokholmską, Czanin jako sekretarz stanu który nawet nie wywodził się z socjaldemokracji, przywiązywał dużą wagę do opinii społeczeństwa. Także twierdził, że jeżeli jest taka opinia w społeczeństwie, to nie możemy zrobić tego, co planowaliśmy, mianowicie narzucić konstytucji od góry. Więc zaplanowano nową konstytucję i tutaj streszczając, miałaby faworyzować niemieckojęzyczną część społeczeństwa w społeczeństwie Nowej Austrii, na co oczywiście Czesi by się nie zgodzili, więc stwierdzono, że to jest niemożliwe. Na wiosnę 17 roku został powołany nowy parlament. I to właśnie ta pierwsza rewolucja na to wpłynęła, nie ta druga. Myślę, że ta druga rewolucja wpłynęła na klasę robotniczą w Austrii. Podjęto w styczniu 18 roku szereg spontanicznych strajków. Pojawiały się plotki czy oskarżenia, że są one, te strajki, jakoś podtrzymywane czy wpływają na to bolszewicy. Oczywiście chodziło o to, żeby podminować niby pozycję negocjacyjną mocarstw centralnych, ale tego nie udowodniono. Chodziło o to, że te strajki wynikały najczęściej czy najbardziej prawdopodobnie z braku żywności. Wiadomo, że cała logistyka szła na front włoski, a społeczeństwo cierpiało głód i tak dalej. Także jest niewielkie powiązanie rewolucji z zakłóceniami, z trzęsieniami ziemi w monarchii habsburskiej. Natomiast innym tematem jest retoryka na temat samostanowienia. Na przykład samostanowienie tych wszystkich krajów typu Estonia i tak dalej, a dlaczego nie Czechy? Tak stwierdzili Czesi mieszkający w Austrii. Trocki i jego emisariusze mówili, Trocki nie jest zainteresowany prawami państw, tylko walką klasową, więc nie będzie się troszczył o niezależność Czech. Więc okazywało się, że z rewolucji rosyjskiej dla tych mniejszości narodowych wiele nie wyniknie. Także patrząc na scenę wewnętrzną Austro-Węgier i wpływ na to rewolucji, ciekawostką jest informacja o wpływie tejże rewolucji na 2 miliony obywateli Austro-Węgier, którzy byli jeńcami wojennymi przetrzymywanymi w Rosji. Those were about something like 60 or 70,000 people who volunteered to fight for the cause. 60-70 tysięcy osób się zgłosiło swego czasu na wojnę, następnie trafili do niewoli, budowali kolej transsyberyjską i tak dalej. Natomiast pytanie, co zrobili, co robiły władze, żeby pozbyć się zagrożenia czeskiego, czyli innymi słowy walczyć na rzecz Antanty przeciwko centralnym mocarstwom, czyli jakby po prostu broniono tutaj rewolucji bolszewickiej. Także w stanowiskach Antanty jest tutaj dużo dokumentów na ten temat, ale nie znalazłem żadnego badania, które by pokazywało, że są jakieś duże liczby jeńców wyposażanych w broń, żeby walczyli przeciwko swoim. Jacyś tam Węgrzy w Turkestanie, owszem, ale Czechów i Niemców zwalczając, którzy mieliby niby walczyć przeciwko, że tak powiem, swoim, byłaby to ciekawa idea, ale niestety się ona nie ziściła. Może to też chodzi o źródła. W XVIII może walka z bolszewikami byłaby patriotyczna, natomiast w powrocie do domu 20 w XXI wieku, byłoby to przewrotowe. Więc jest to cały czas otwarta kwestia. Kolejna rzecz, która w średnim i dłuższym terminie różni się od tego, co się dzieje w Austrii, małym państwie, a nie obecnym, które wczoraj miało wybory, a nie w Austro-Węgrzech. Bardzo często Austria i Niemcy mają pewne opinie na temat sytuacji po roku 18, że konserwatywni politycy utracili możliwości, jakie dawała rewolucja bolszewicka. Walczono na rzecz reżimu Bellikuna, przeciwko Czechom i tak dalej. Kiedy chodziło o to, że Węgrzy, kiedy dojdą do Karpat, będą zjednoczą cały kraj pod swoją flagą. Mówiono o tym, że potrzebne jest tutaj powstanie w Niemczech i to mogli uruchomić bolszewicy. Mówiono o tym po pokoju w Rapallu. Reichswehra, konserwatyści i to tłumi. W Austrii tego nie było, ponieważ nie było wspólnego programu bolszewików i rewizjonistów w małej Austrii. Bolszewicy mogliby zwalczać małą czy dużą entantę, pomagać rewolucji niemieckiej, ale na pewno nie chcieliby z restauracji Habsburg. Jedyny, który myśli inaczej, to cesarz Karol, który udaje się na wygnanie na początku XVIII roku i mówi swoim członkom dworu, że rewolucja przekupiła socjaldemokrację, ale udało się utrzymać mimo tych prób zjednoczenie klasy robotniczej. Austria jest oprócz Wielkiej Brytanii jedynym krajem, gdzie ruch robotniczy nie rozbił się na skrzydło komunistyczne i socjaldemokratyczne. Komunizm nigdy nie wyszedł poza małą sektę, więc rewolucji udało się uniknąć. I tutaj ostatnie połączenie między Habsburgami a rewolucją. Karol mówi, że powinniśmy dopuścić tę rewolucję, ponieważ rewolucja by nigdy się nie udała w Austrii, byłaby porządna kontrrewolucja, a wtedy ja bym objął z powrotem władzę. Dziękuję bardzo. Professor Höbelt, thank you very much for your presentation. Dziękuję za prezentację. Chciałem podziękować też za tak klarowne przedstawienie ewolucji sytuacji czy pozycji Austrii wobec wydarzeń rewolucyjnych i w tym aspekcie zewnętrznym i przedstawienie wpływu na sytuację wewnętrzną. Wydaje mi się, że jest to, zwłaszcza tutaj dla polskiego odbiorcy, może interesujące, jeżeli chodzi o śledzenie tej orientacji zagraniczno-politycznej Austrii. Ona trochę zawsze pozostaje u nas w cieniu postrzegania polityki niemieckiej, a widać jednak bardzo wyraźnie różnice, które pan profesor wskazał, zwłaszcza stosunek do wydarzeń w Rosji i na Ukrainie, która była tym bezpośrednim rewolucyjnym sąsiadem Austrii. Bardzo ciekawe wydają mi się też te zasygnalizowane różnice sytuacji wpływu rewolucji rosyjskiej na sytuację wewnętrzną w Austrii, w Niemczech, na Węgrzech. To rzeczywiście bardzo interesujące uwagi. Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do następnego wystąpienia. Zapraszam teraz do głosu pana doktora Sławomira Dębskiego, który przedstawi uwagi o groźbie bolszewizmu w języku politycznym konferencji paryskiej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie. Rzeczywiście temat bolszewizm, a konferencja wersalska jest problemem niezwykle fascynującym, zwłaszcza że stosunkowo od roku 1967 stosunkowo niewiele nowych refleksji na ten temat zostało, czy było wprowadzonych do bieguna naukowego, jest fundamentalna właściwie praca Johna Thompsona, Russia, Bolsheviks and Versailles Peace z 1967 roku, czyli to jest 50 lat temu. Od tego czasu pojawiło się dużo nowych źródeł, które pozwalają nieco inaczej może spojrzeć na ten problem, a może po prostu przypomnieć rzeczy, które już dotychczas są znane, ale zostały po tych 50 latach zapomniane. Chciałem zacząć od pewnego cytatu Raya Stannarda Bakera, który był rzecznikiem prasowym prezydenta Wilsona, który nam ten cytat, przytoczy go w języku angielskim, więc uzmysłowi nam właśnie tą zapomniany element dotyczący naszej pamięci o konferencji paryskiej. Więc cytat brzmi tak. The effect of Russia... Wpływ problemu rosyjskiego na konferencję paryską był bardzo głęboki. Paryża nie można zrozumieć bez Moskwy, bez jej braku reprezentacji. Bolszewizm był bardzo ważnym elementem na każdym zakresie. Jeżeli właśnie zwróćmy uwagę na termin użyty przez Bakera, Bolsheviks and Bolszewizm. A od razu nas jak gdyby to rozróżnienie między problemem bolszewików i problemem bolszewizmu wprowadza do niezwykle ważnego, bym powiedział, kategoryzacji, czy niezwykle ważnego rozróżnienia, jak ten termin, jak te terminy funkcjonowały w języku politycznym konferencji paryskiej. W zasadzie można wyodrębnić cztery rozumienia terminu bolszewizm przez ówczesnym języku dyplomatycznym, politycznym. Po pierwsze, bolszewizm funkcjonował jako pojęcie synonim chaosu, upadku porządku. Dziś moglibyśmy powiedzieć, używając takiego terminu współczesnych nauk politycznych, a failed state, czyli państwa upadłego, dezintegracji społeczeństwa, dezintegracji aparatu państwowego, więc boimy się, czy obawiano się tego bolszewizmu w kontekście właśnie upadku państwa. Drugim pojęciem, pod którym rozumiano bolszewizm i o którym nie pamiętamy, a myślę, że warto ten kontekst przypominać, to bolszewizm jako instrument polityki niemieckiej. Konferencja paryska rozpoczyna się w styczniu 19 roku. Jak wiadomo, od tego czasu świat ma już roczne doświadczenia z bolszewikami. Jeżeli popatrzymy na prasę ówczesną, to w zasadzie co tydzień, co kilka dni mamy artykuły dotyczące Rosji, artykuły dotyczące polityki bolszewików. Mamy szeroko komentowany pokój brzeski. I w tej prasie pojawiają się jednym z podstawowych pojawiających się w prasie wątków jest właśnie to, że bolszewicy są instrumentem polityki niemieckiej. Traktat brzeski jest potwierdzeniem dla krajów Antanty, dla prasy krajów Antanty tej tezy, że gdyby nie przewrót, gdyby nie przejęcie władzy przez bolszewików, Rosja nie wyszłaby z wojny. Pamiętajmy także to, że słynna interwencja mocarstw Antanty w Rosji ma więcej wspólnego, w zasadzie należy ją łączyć z pokojem brzeskim i przejściem Rosji na stronę niemiecką, przynajmniej tak to jest interpretowane, a nie samą interwencją przeciwko rewolucji, jak często w historiografii, bym powiedział, okresu komunistycznego to przedstawiano czy interpretowano, że oto kraje imperialistyczne interweniowały w Rosji ze względu na zwycięstwo rewolucji i chciały ten postęp rewolucji w ten sposób zatrzymać. Powód był zupełnie inny. Rosja przeszła na stronę państw centralnych, tak to zostało, tak to interpretowano. W związku z tym interwencja w Rosji była dalszym ciągiem tych samych działań zbrojnych, jakie prowadzono przeciwko państwom centralnym na froncie zachodnim. I było logiczną konsekwencją, i była po prostu logiczną konsekwencją tej aktywności. Trzecia interpretacja pojęcia bolszewizm, jaki funkcjonuje w języku politycznym okresu konferencji paryskiej, to rzeczywiście bolszewizm jako pewna uniwersalna idea, która ma obalić istniejący porządek w świecie, jako w zasadzie idea o charakterze imperialnym. To znaczy bolszewicy dążą do rozprzestrzenienia się terytorialnego. I tutaj jest taki 3 października, chcę Państwu pokazać, jak ważny jest to element. 3 października Karol Radek publikuje słynny artykuł, w którym pisze o tym, że celem rewolucji jest połączenie czy podanie bratniej, przyjacielskiej dłoni rewolucji w Niemczech, że do tego mają dążyć bolszewicy i tak samo jak będą walczyć o sukces tego, powodzenie tej idei nad Wisłą, gotowi są walczyć również nad Renem o tenże to samo powodzenie. 3 listopada Clemenceau jedzie do Strasburga i odpowiadając na te szeroko relacjonowane przez prasę europejską słowa Radka, mówi, że lojalność Lotaryńczyków jest najlepszą zaporą przeciwko barbarzyństwu bolszewizmu. Więc na tej podstawie można, to znaczy ten cytat dobrze ilustruje tą obawę przeciwko rozprzestrzenieniu się idei rewolucyjnych, idei kojarzonych z bolszewizmem już nie tylko na Niemcy, ale także na społeczeństwo francuskie. Zwróćmy uwagę także na ten element, na ten moment, w którym tego rodzaju obawy się pojawiają. 11 listopada, czyli rozejm w Kąpieni, kończący militarną fazę I wojny światowej, prowadzi do potężnego rozprzężenia gotowości, mobilizacji wojsk. Żołnierze nie chcą dalej walczyć i nie chcą dalej walczyć nigdzie w zasadzie, nie tylko w Niemczech, ale także we Francji, także w Wielkiej Brytanii. Słynne jest, 4 stycznia 1919 roku słynne są zamieszki Folkestone, w którym żołnierze, którzy zostali wysłani na przepustki, mają być z powrotem powołani w szeregi jednostek, do jednostek i się po prostu buntują. Nie chcą wracać do Europy, nie chcą wracać do okopów, nie chcą dalej kontynuować wojny. Podobne nastroje, a może nawet jeszcze większe, są jeszcze bardziej, bym powiedział, radykalne nastroje są wśród tych żołnierzy, którzy zostali właśnie wysłani w drugiej połowie 18 roku do Rosji. Jest Słynne wspomnienie pułkownika Frindberga z grudnia 19 roku, kiedy to jak gdyby pułkownik francuski, który znalazł się z armią interwencyjną na południu Rosji w Odessie, który odnotowuje nastroje tych żołnierzy i pisze, że no, żołnierze francuscy, którzy przetrwali Marnę i przetrwali Verdun, nie mają ani ochoty, ani woli, aby umierać za jakieś abstrakcyjne idee na polach Rosji. Morale, chociaż ta interwencja francuska na południu Rosji można ją uznać za najbardziej skuteczną i najbardziej, bym powiedział, udaną, morale tych jednostek było niezwykle niskie. Politycy, którzy się zebrali w Paryżu, aby obradować nad przyszłym kształtem świata, przyszłym porządkiem europejskim, te informacje odbierali i te informacje dla nich były ważne z punktu widzenia toczących się obrad. I jest właśnie ta czwarty element, czwarty sens terminu bolszewizm, jaki istnieje czy funkcjonuje w języku dyplomatycznym, politycznym ówczesnej Europy, mianowicie bolszewizm jako problem praktyczny, który udaremnia czy utrudnia dyskusję o ładzie europejskim, porządku europejskim, ponieważ powoduje, że Rosja na konferencji paryskiej jest niereprezentowana. Owszem, istnieją próby wciągnięcia do tej rozmowy politycznej o przyszłości Europy czy Dennikina, a przede wszystkim Kołczaka, czyli przedstawicieli Białej Rosji, ale jak wiadomo na wiosnę 19 roku Kołczak odpowiada, że w zasadzie nie jest uprawniony do prowadzenia rozmów o przyszłych granicach Rosji i w zasadzie dopiero nowa konstytuanta mogłaby ten problem podjąć. To oznacza z punktu widzenia Wilsona, znaczy przywódców mocarstw obradujących w Paryżu, odesłanie, znaczy czyni cały problem niepraktycznym. Wilson, żeby przyjechać do Europy, musi spędzić 10 dni na statku podróżując. Dla niego, będąc prezydentem Stanów Zjednoczonych, a jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych na tak długo opuszczającym Stany Zjednoczone, żeby uczestniczyć w jakichś abstrakcyjnych z punktu widzenia obywateli amerykańskich rozmowach, nie jest w stanie więcej tego czasu poświęcić niż do czerwca 19 roku. Więc ta odpowiedź Kołczaka dla niego oznacza, że Rosja nie zostanie ujęta jako element rozwiązania, przyszłego rozwiązania porządku pokoju europejskiego. Jak ważny dla Wilsona był ten udział Rosji, świadczy preambuła do jego propozycji konferencji o pokoju w Rosji, która miała być zorganizowana na wyspie Prinkipio, gdzie pisze mniej więcej tak, że mocarstwa europejskie owładnięte myślą o ustanowieniu pokoju europejskiego są przekonane, że żaden pokój nie będzie trwały, jeżeli nie będzie pokoju w Rosji. Więc dla Wilsona jest to niezwykle, jak gdyby, niezwykle bolesne doświadczenie, że ten jego wizja porządku europejskiego oparta na prawie narodów do samostanowienia, na demokratyzacji polityki międzynarodowej, ale jednocześnie uzupełniona o pewien koncert mocarstw, w którym Rosja powinna mieć miejsce, nie może być zrealizowany właśnie ze względu na to, że bolszewicy są siłą, z którą rozmawiać nie można. Więc podsumowując, chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jeden taki element, mianowicie na rolę pierwszych komentarzy tego, co się w Rosji dzieje na temat bolszewizmu które zaczynają się pojawiać właśnie w XIX roku w postaci książek, już nie tylko artykułów prasowych, ale ci korespondenci, którzy byli świadkami rewolucji rosyjskiej, zaczynają pisać książki. I właśnie w XIX roku pojawia się pierwsza tego rodzaju większa pozycja, napisana przez Roberta Archibalda Wiltona, który był oficerem brytyjskim, służącym w armii rosyjskiej jako oficer łącznikowy. Spędził dziesiątki lat w Rosji, mówił biegle po rosyjsku. Jego ojciec posiadał po prostu biznes w Rosji. I na podstawie, odznaczony, ten Wilton został odznaczony orderem świętego Jerzego, więc bardzo prominentna postać. Był korespondentem jednocześnie, od 17 roku był jednocześnie korespondentem londyńskiego Timesa. Więc te artykuły, które w Timesie się ukazują w latach 17–18 w większości są jego autorstwa. Więc on zwraca na trzy takie elementy niezwykle ważne dla rozumienia problemu bolszewizmu przez brytyjskich polityków, ale także polityków potem w czasie konferencji paryskiej amerykańskich i francuskich. Mianowicie zwraca uwagę właśnie na ten element niemieckiego spisku, który stoi za zwycięstwem bolszewików. Niezwykle ważny element dla rozumienia tego, z czym mamy do czynienia. Drugi element, na którym zwraca uwagę, stawiając silną tezę, że nie będzie rozstrzygnięcia problemu bolszewizmu, dopóki nie utworzymy państwa palestyńskiego. To jest jeden z powodów, dla którego książka Wiltona została potem zapomniana, ponieważ on zwraca uwagę na ogromną nadreprezentację Żydów wśród bolszewików. Dlatego wychodząc z tego wniosku mówi, że no jeżeli program Balfoura nie zostanie zrealizowany, nie da się rozwiązać problemu bolszewizmów. Musimy powołać państwo izraelskie, żeby ten problem rozstrzygnąć. I wreszcie jest pierwszym w zasadzie autorem, który zwraca na terror jako element po prostu bolszewickiej praktyki. Znaczy oni nie są w stanie zawładnąć, pisze Wilton, nie są w stanie zawładnąć umysłami Rosjan bez terroru i bez strachu, który wywołują. Kończąc na tym wątku, chciałbym zwrócić uwagę na aspekt pewnej świadomości społecznej i publicznej, który był kształtowany przez prasę ówczesną i ten strach przed Rosją, który widzimy w dokumentach konferencji paryskiej, w dużej części był ukształtowany przez doniesienia mediów, doniesienia dyplomatów, którzy byli świadkami wydarzeń w Rosji, przede wszystkim jeżeli chodzi o stronę francuską, ambasada Noulensa, który w 1933 roku dopiero pisze swoje wspomnienia z tego okresu, ale bardzo silnie wpływa na stanowisko Clemenceau i dyplomacji francuskiej. No i takie poczucie, że trzeba stworzyć jakąś barierę przeciwko temu bolszewizmowi, z której następnie korzysta między innymi dyplomacja polska, starając się zaprezentować Polskę i ideę przywrócenia państwa polskiego jako jedyną rzeczywistą, realną zaporę przeciwko rozprzestrzenianiu się bolszewizmu w Europie. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo podziękować panu dyrektorowi Dębskiemu za po pierwsze tak interesujące wystąpienie, a po drugie za tak ścisłe przestrzeganie reżimu czasowego, idealne. Bardzo się cieszę, że przypomniał pan w swoim wystąpieniu na pewną oczywistość, która nam jednak często umyka, że właśnie przebiegu obrad konferencji paryskiej, konferencji pokojowej nie sposób jest zrozumieć bez czynnika uwzględnienia czynnika rosyjskiego. To już właściwie dzisiaj się pojawiło. Pan profesor Kornat zwrócił uwagę na to, że jakby jest tutaj to ścisłe powiązanie pomiędzy tym, jak rozstrzygnięto ostatecznie kwestię polską, a nieobecnością Rosji w Paryżu, prawda? To jest jakiś kolejny aspekt. Dziękuję za przedstawienie szeregu płaszczyzn, o których Pan mówił, na których bolszewizm był rozpatrywany. Tutaj wydaje mi się dosyć istotne to wskazanie na bolszewizm jako instrument polityki niemieckiej. Trzeba powiedzieć, że już po rozejmie w Kąpień, już w trakcie konferencji samej pokojowej to transformuje. No, Niemcy są już pokonane. To nie bolszewizm jest w tym momencie instrumentem polityki niemieckiej, ale jest ewentualnym, to jest wielka obawa, sprzymierzeńcem polityki niemieckiej. W momencie, kiedy toczył będzie się słynny spór o potraktowanie Niemiec pomiędzy premierem francuskim Clemenceau i premierem brytyjskim Lloyd George będzie przytaczał właśnie ten argument. No nie możemy potraktować Niemiec tak surowo, jakby chcieli tego Francuzi, dlatego że Niemcy oddadzą swoje umysły, swoje zdolności organizacyjne na usługi bolszewizmowi wtedy. Dziękuję bardzo i chciałbym oddać głos trzeciemu referentowi w tej części, panu profesorowi Górnemu, który powie o buncie, czyli o konfliktach społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1917 roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj już była krótko mowa o marksistowskiej interpretacji historii, w której Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa albo dla krótkości WSRP wpłynęła na wszystko, w tym na powstanie niepodległych państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Z tej teorii, ona w takim podręcznikowym brzmieniu polegała na tym, że składała się z takich elementów, że rewolucja rosyjska, październikowa, o tej pierwszej raczej tego nie mówiono, wywołała reakcję mas, bunt mas pracujących w całym regionie, który ten bunt nie przerodził się w skuteczną rewolucję, dlatego że zabrakło hegemona, czyli dojrzałej partii komunistycznej, która jedynie byłaby w stanie skutecznie zakończyć tę rewolucję i przejąć władzę. I teorię w takim kształcie wielokrotnie krytykowano i wyśmiewano, ale no to no ja dzisiaj będę opowiadał o tym, że no coś tam w niej jest sensownego z dwóch przynajmniej punktów widzenia. Po pierwsze, jeżeli przyjmiemy, że rok mniej więcej 17 zaczyna długi proces społecznego buntu, który trwa aż kończy się dopiero w latach 20. Obejmuje też początek lat 20. w całym tym obszarze, który mniej więcej w roku 15 znajduje się pod kontrolą państw centralnych. No to faktycznie widzimy, że w niektórych fazach niektóre elementy tego buntu mają jakiś związek z informacjami z Rosji, żywią się nimi, jakoś tam się do nich odnoszą. I druga ważniejsza płaszczyzna, gdzie to nie jest pozbawione sensu, to jest, jeżeli przyjrzymy się reakcjom władz na ten społeczny bunt w Europie Środkowo-Wschodniej, mianowicie ta reakcja jest w dużej mierze ukształtowana przez to, co elity polityczne o rewolucjach rosyjskich wiedzą. Podobnie jak w Rosji, większe przejawy społecznego buntu w tym regionie, który mnie interesuje, zaczynają się w roku 16 i to są dokładnie tak samo jak w Rosji tak zwane babskie bunty. Kobiety w kolejkach zaczynają rozruchy. Coś takiego mamy w Krakowie, mamy na ziemiach czeskich. Potem wiosną 17 roku doszło do nieszczęśliwego, a jednocześnie niezwykle spektakularnego wypadku. W powietrze wyleciała największa habsburska fabryka amunicji w Pilznie. w fabryce amunicji. Wtedy w austro-węgierskich fabrykach amunicji, nie tylko zresztą tam, pracowały przeważnie kobiety. To też one stanowiły największą grupę ofiar tej katastrofy. Ponad 200 osób zginęło na miejscu. Prawie drugie tyle podczas usuwania skutków, bo trzeba było zbierać te niewybuchy. Po takiej katastrofie oczywiście zbiera się komisja rządowa. Komisja rządowa stwierdza naturalnie szereg niedociągnięć, niedotrzymywanie przepisów bezpieczeństwa, złe warunki pracy, te kobiety i dzieci pracujące tam są niedożywione, przemęczone. No i przedstawia władzom odpowiedni raport. Reakcja władz jest cały czas jeszcze w tej pierwszej połowie 17 roku oczywista, taka jak w każdym podobnym przypadku, to znaczy nie realizujemy nic z tego, o czym pisze komisja, militaryzujemy zakład. Czyli poddajemy pracujących wojskowej dyscyplinie. No i taki chwyt w różnych miejscach Europy w czasie I wojny działał, tym razem w Czechach nie zadziałał. Latem 17 roku robotnicy największej fabryki zbrojeniowej Szkody buntują się, odchodzą od taśm i to jest nowa jakość robotniczego buntu. Robotnicy i robotnice, to jest bardzo ważne, dużą część tych strajkujących stanowią kobiety. Przychodzą co prawda do pracy, ale zamiast do maszyn udają się na łąkę pod halami fabrycznymi i tam w godzinach pracy wysłuchują przemówień socjaldemokratycznych posłów, które są na bieżąco tłumaczone na wszystkie języki monarchii, bo fabryka jest już wówczas międzynarodowa. Znaczy, pracujący tam są nie tylko miejscowi robotnicy, ale ludzie pochodzący z wszystkich prawie zakątków monarchii. No i to, co jest najbardziej dziwne w tym strajku, nie tylko olbrzymia skala, bo to naprawdę największa fabryka zbrojeniowa środkowej Europy, ale też to, że ten strajk się powiódł, to znaczy wygrał. Postulaty bytowe, płacowe robotników zostały spełnione. Jedzenie poprawiono. Władze tym razem nie zareagowały przemocą, tak jak przedtem. Po tym strajku, bezpośrednio po nim, fala strajkowa przechodzi przez Pragę, przez kilka miast, przez kilka innych dużych ośrodków przemysłowych w monarchii austro-węgierskiej i w Niemczech. No i we wszystkich tych udanych protestach, bo są też takie, które się nie udają, we wszystkich tych udanych zawsze uczestniczą kobiety. W monarchii ma to też taki praktyczny wymiar, że wobec nich nie można zastosować podstawowego ośrodka dyscyplinizacji, nie powoła się ich do wojska. No i to nadaje im siłę. I już wtedy widać, że bunt, strajk robotniczy dysponuje realną siłą. W styczniu 18 roku, Lothar Höbelt o tym wspomniał, fala strajków prawie całkowicie sparaliżowała niemiecki i austro-węgierski przemysł zbrojeniowy i ten strajk rozprzestrzeniał się jak pożar. W połowie miesiąca stanął wiedeński arsenał, kilka innych wielkich zakładów w stolicy monarchii, w sumie ponad 60 tysięcy robotników strajkowało. Kilka dni później znowu Pilzno, hutnicy w Kladnie, górnicy w Ostrawie i ta fala strajkowa rozprzestrzeniała się dalej. W drugiej połowie stycznia rozruchy głodowe wybuchły w Krakowie, a 19 dotarły na Węgry i marną pociechą dla rządzących było to, że ten protest był właściwie ostatnią tak potężną manifestacją żywotności monarchii austro-węgierskiej, ponieważ robotnicy z obu jej części i ze wszystkich narodowości manifestowali solidarność z innymi protestującymi. Na ulotkach rozprzestrzenianych podczas strajku w węgierskich zakładach w Dürr wzywano do strajku, do solidarności ze strajkującymi w Wiedniu, do solidarności z naszymi towarzyszami innego języka, z naszego wspólnego państwa. Te postulaty, pod którymi zbierali się robotnicy na początku XVIII roku, nie są jakoś specjalnie ani skomplikowane, ani nie wydają się tak strasznie wygórowane. Znaczy, przede wszystkim to były żądania chleba, żądania cofnięcia decyzji o ograniczeniu racji mąki na przykład. Jednocześnie spełnienie tych żądań na dłuższą metę nie było możliwe, ponieważ realnie tej mąki brakowało. To znaczy, że spełnienie żądań jednej strajkującej grupy oznaczało, że przykujemy sobie problem z kolejną strajkującą grupą, dla której tej mąki zabraknie. Dosyć szybko do tego żądania chleba dochodzi żądanie pokoju. No i wiadomość, jakaś tam informacja o haśle Lenina, o haśle sprawiedliwego pokoju bez aneksji i kontrybucji dociera do austro-węgierskich robotników. Zimą 18 roku każdy może przeczytać w austro-węgierskiej prasie o przebiegu rokowań w Brześciu i na własne oczy przekonać się z tej no, zadziwiająco obiektywnej sprawozdawczości prasowej, że strona rosyjska pragnie szybkiego zawarcia pokoju, a mocarstwa centralne nalegają na zdobycze terytorialne i przeciągają całą sprawę. O tym robotnicy mogli w prasie przeczytać. Najważniejsze w tej pierwszej wielkiej fali strajków wydaje mi się zmiana sposobu reagowania ze strony władz. Dotychczas zwykle stosowano przemoc, obejmowano zakłady zarządem wojskowym, dyscyplinizowano robotników. Ta fala z początku XVIII roku okazała się tak silna, tak potężna i tak wszechogarniająca, że robotnicy poznali swoją moc. No i tak naprawdę ten protest się już nie zatrzymał. W marcu dociera znowu na Węgry. W okolicach 1 maja udaje się jeszcze strajk generalny na Węgrzech powstrzymać represjami, no ale to już jest łabędzi śpiew. Jesienią, tuż przed upadkiem monarchii, strajk znowu wybucha w Czechach. I te lekcje strajków i reakcji na nią obserwują nie tylko urzędnicy upadających już mocarstw, ale też działacze ruchów narodowych, którzy się, jak można sądzić, dosyć szybko uczą reakcji i jeśli się jej przyjrzymy, to w zasadzie ona jest taka sama, to znaczy przeważnie jej nie ma. Tak jak tak jak ostatnie miesiące monarchii austro-węgierskiej naznaczone są przez ciągłe ustępstwa wobec strajkujących, no, tak samo wyglądają reakcje w większości wypadków powstających państw narodowych na ruch strajkowy często tych samych robotników. Zanim jeszcze monarchie upadają, protest robotniczy rozlewa się też na terenach okupowanych. Tu z tą różnicą, że te ziemie częściowo w ogóle nie są raczej znane z tego, że są wielkimi ośrodkami przemysłowymi, a te okolice, które tymi ośrodkami są, jak Królestwo Polskie albo Łotwa, znaczy Ryga, przechodzą przed nadejściem okupacji niemieckiej i austro-węgierskiej przyspieszony proces deindustrializacji. Czyli w tym wypadku strajk robotniczy w mniejszym stopniu grozi zerwaniem ciągłości produkcji, bo tej produkcji nie jest zbyt wiele i bardzo często strajkują robotnicy, robotnicy bezrobotni. Na początku XVIII roku w Galicji i w Królestwie Polskim trwają strajki, które mają te same postulaty, co strajki w monarchii. Czyli są to strajki żądają chleba i pokoju. Już wtedy jednak zaczynają, już w lutym zaczynają nabierać innego koloru, a po ogłoszeniu postanowień pokoju z Ukrainą stają się strajkami solidarystycznymi, antyhabsburskimi i politycznymi. I to jest dla Wiednia przede wszystkim bardzo niemiła niespodzianka, bo też logicznie na całą rzecz patrząc, na początku XVIII roku w Krakowie, we Lwowie, tak samo jak w Wiedniu, robotnicy żądają chleba i pokoju. Wysłannicy monarchii wynegocjowali w Brześciu chleb z Ukrainy i pokój. Po czym robotnicy w Krakowie i we Lwowie znowu wychodzą na ulicę po to, żeby manifestować, że im się ten pokój nie podoba. W relacjach austro-węgierskich urzędników z tych wydarzeń to zdziwienie się bardzo często przejawia, czasem otwarcie, czasem między wierszami. Zacytuję Państwu raport dotyczący protestu z 12 lutego 18 roku z Lublina. Transparenty niesione podczas przemarszu, a także wygłaszane wówczas przemówienia nie pozostawiły wątpliwości, że stosunek do obu okupantów nie jest przyjazny. Do tego, wbrew zapewnieniom przywódców partii socjalistycznej, że demonstracja będzie miała spokojny przebieg, właśnie w grupie zorganizowanej przez tę partię doszło do pożałowania godnych wypadków, mianowicie pewne dotąd niezidentyfikowane indywiduum, niedorostek, spalił portrety obu koronowanych głów. Koniec cytatu. Niedorostka nie znaleziono. W lutym w Galicji wybucha strajk powszechny. I to jest jakby kolejny kamień, ten polski protest polityczny jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do zmiany natury strajku, zmiany roli strajku. Pod koniec XVIII roku broń strajkowa staje się czymś więcej niż narzędziem protestu, staje się narzędziem komunikacji. Znaczy, normalne kanały komunikacji przestają działać, grupy interesu, różne grupy interesu, nie wyobrażajmy sobie tylko lobbystów, no chodzi o robotników, chłopów, swoje postulaty wyrażają głównie poprzez protest, zakładając, że inaczej one w ogóle nie będą widoczne. No i w tym jakby efekt tego zachwiania procesu komunikacji jest taki, że na przełomie XVIII i XIX roku strajkują w zasadzie wszyscy. W miastach, na wsi, na wsi rozprzestrzenia się bardzo groźny tak zwany strajk czarny, który polega na tym, że robotnicy rolni przestają karmić bydło. Zresztą tak naprawdę prędzej czy później strajkuje każdy. W styczniu 19 roku pracę przerwali na przykład piekarze w Kielcach. To z kolei wpłynęło na protest miejscowych robotników. W marcu w Krakowie aresztanci w więzieniu na Montelupich założyli strajk. W tym samym miesiącu w Łodzi przez 2 tygodnie trwał strajk stróży. W Zagłębiu Dąbrowskim protestowali górnicy, zarówno w XIX, jak i w XX roku. To był taki powracający protest. W Rumunii w 18 roku strajk sparaliżował całą sieć kolejową, strajk kolejarzy. Mniej więcej w tym samym czasie koleje podmiejskie stanęły w Łodzi i w kilku innych polskich miastach. W czasie, kiedy armia czechosłowacka walczyła na Słowacji z inwazją węgierskich bolszewików, w Zagłębiu Ostrawskim strajkowali górnicy i hutnicy. A kilkanaście dni później znowu, w tym ci sami górnicy i hutnicy w Ostrawie założyli protest, tym razem w reakcji na pogłoski, że Zagłębie Ostrawskie mocarstwa mogłyby przyznać Polsce, a nie Czechosłowacji. Podobne motywy mieli niemieccy kolejarze w Katowicach, strajkujący w styczniu 20 roku także nie chcieli do Polski. W grudniu 19 roku strajkowało Borysławskie Zagłębie Naftowe. Tu z kolei robotnicy chcieli do Rzeczpospolitej należeć. Kilka tygodni później w Poznaniu jest strajk zecerów. W lutym dochodzą do nich drukarze i w tym samym czasie w Łodzi znowu tramwajarze. Nawet pracownicy państwowi uzbrojeni i umundurowani strajkowali. Jak wczytamy się dokładniej w historię tej liberalnej rewolucji w Budapeszcie, która wyłoniła, wypchnęła do władzy rząd Michała Károlyiego, no to zobaczymy, że kiedy rząd wysłał przeciwko demonstrantom policję, policja najpierw odmówiła interwencji, a potem założyła związek zawodowy. I ten związek zawodowy złożył żądania poprawy zaopatrzenia dla rodzin policjantów, a następnie w porozumieniu ze związkami zawodowymi listonoszy i telefonistek poparł rewolucję. No i to wcale nie był najoryginalniejszy z tych strajków. W styczniu 19 roku socjalistyczne związki zawodowe w Tworkach pod Warszawą w zakładzie dla umysłowo chorych zakładają strajk, który no, jest dramatyczny. Pielęgniarze odchodzą od łóżek chorych. I znowu zakład trzeba zmilitaryzować, ale nie w tym sensie, że żeby zagonić ich z powrotem pod wojskową dyscypliną, tylko po prostu ich zadania przejmują żołnierze. Żołnierze zaczynają się opiekować chorymi. No więc te strajki, już tak podsumowując, na ogół mają bardzo, bardzo podstawowy program. Strajkuje się w sprawach bytowych, strajkuje się nawet w sprawach, w których normalnie nigdy byśmy, ja przynajmniej nie powiedziałbym, że można strajkować. Robotnicy rolni w niektórych, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale w jednym z miejscowości na Mazowszu strajkują w sprawie tego, żeby w izbach porobić lufciki, bo nie ma jak wietrzyć. W takich sprawach się strajkuje. Większość strajkujących żąda podwyżek. Większość rządów na te żądania odpowiada pozytywnie, dodrukowując pieniądze i tych podwyżek udzielając w ten sposób, jak dokładając cegiełkę do powojennych hiperinflacji. No i teraz na koniec wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, która jest pewnym odpowiednikiem tego ruchu strajkowego na głębokiej prowincji, która jest dla mieszkających tam i dla władzy prawdopodobnie dużo groźniejsza, mianowicie o zamieszkach i buntach, które zaczynają się mniej więcej w tym samym czasie, znaczy tuż przed wielkim strajkiem w Szkody, w Pilznie, przez Pilzno przechodzą takie zamieszki, które mają wszystkie cechy charakteryzujące taki ruch spełniający sprawiedliwość ludową, to znaczy uczestnicy rabują sklepy, a następnie rozdają te zrabowane dobra pomiędzy siebie publicznie. Piętnuje się wyzyskiwaczy. Jest taki czeski młody historyk Wacław Szmidrkal niedawno opublikował ciekawą pracę wspominającą na marginesie o rewolucyjnym znaczeniu nadawanym przez mieszkańców nowym terminom politycznym, takim jak demokracja i republika. A to ci republika, mówi zadowolona baba, która uczestniczy w rabunku sklepu na ulicy czeskiego miasta. Część tych rabunków przemienia się w zorganizowane pogromy. Przede wszystkim tam, gdzie ci wyzyskiwacze, właściciele miejscowych, drobnych zakładów są Żydami. To jest problem w prowincjonalnych Moraw Czech, to jest problem ziem polskich w bardzo wysokim stopniu. Teraz już ostatnie ostatnie zdanie. Jeżeli wrócimy do tego tytułowego pytania i zastanowimy się, jakie miejsce na tym chaosie, w tym polu bitwy odgrywały obie rosyjskie rewolucje, no to tak, no po pierwsze strajkujący od pewnego momentu wiedzieli o nich, jednakowoż bardzo długo mieli o nich informacje niepełne. Zakładano rady robotnicze, ale nie wiedziano, do czego one mają służyć. Dopiero kiedy jeńcy wojenni zwolnieni z Rosji wracają, to know-how rewolucyjne do strajkujących, do protestujących dociera. Natomiast wpływ rosyjski, tam gdzie wpływ rosyjski widać dużo bardziej, to bardzo powściągliwe reakcje władz, które ewidentnie, bojąc się powtórki rewolucji, czy też tego, jak one sobie te rewolucje wyobrażają, zarówno w przypadku upadających monarchii, jak i młodych państw narodowych, skłonne były raczej studzić te protesty ustępstwami, a nie ostrą reakcją i w ten sposób trochę paradoksalnie faktycznie te fale protestu stłumiły. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi za tak detaliczne przedstawienie tego zagadnienia. Przy, że tak powiem, umiejętnym zachowaniu równowagi przechodzenia od poziomu tego najniższego, nie tracąc przy tym, pan profesor nie tracił tej perspektywy ogólnej. Bardzo wydaje mi się cenne wskazanie na tę nieoczywistość interakcji pomiędzy rewolucją rosyjską a tymi zaburzeniami społecznymi, które miały miejsce w Europie Środkowej, przede wszystkim na terenie monarchii habsburskiej, która tutaj była głównym polem analizy. Te interakcje oczywiście były, ale były często bardzo skomplikowane, czasami nawet paradoksalne. Czasami mamy do czynienia z takim paradoksem, jak ten, tutaj wspominaliśmy o traktacie brzeskim. Traktat brzeski był taką próbą wykorzystania rewolucji rosyjskiej dla zagaszenia rewolucji domowej na terenie Austro-Węgier. Rządzący Austro-Węgrami podpisują ten układ, który często jest nazywany te układy dwa z Rosją i z Ukrainą, z rewolucyjną Rosją i z rewolucyjną Ukrainą. Są nazywane traktatami zbożowymi, dlatego że głównym problemem była aprowizacja, co zresztą bardzo wyraźnie w wystąpieniu pana profesora było widać. Miano nadzieję, że te dwa zrewolucjonizowane państwa nakarmią zrewolucjonizowane masy Austro-Węgier i zapobiegną rewolucji na miejscu. Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy teraz 15 minut na dyskusję i bardzo serdecznie państwa zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo. Pan profesor Kuk. Dziękuję bardzo. Tak się składa, że mam pytanie i dwie uwagi do wystąpienia pana Dębskiego, bardzo ciekawego zresztą, które nie tylko pogłębia, ale, że tak powiem, porządkuje naszą wiedzę na dość takim kluczowym, ważnym odcinku. Pan, mówiąc o przyczynach interwencji, wskazuje zresztą sugestywnie i przekonywująco, że dla aliantów zachodnich była nie tyle niebezpieczna natura rewolucji rosyjskiej, czy charakter rewolucji rosyjskiej, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, no jednak dość taki jeszcze niejasny i nieodgadniony, prawda, co przede wszystkim podpisanie separatystycznego pokoju z Niemcami. No jak najbardziej, co nie stanowiło może przyłączenia się Rosji do nich, ale jednak wyrwanie Rosji z obręczy aliantów, prawda, i to było śmiertelne zagrożenie. To zresztą pozwalam sobie na uwagę zupełnie uboczną w tym kontekście. To może też tłumaczy trochę ustępliwość aliantów w drugiej z kolei wojnie światowej wobec Związku Radzieckiego, już stalinowskiego, bo zawsze była ta obawa, czy przypadkiem jednak nie powtórzy się scenariusz z I wojny światowej i nie dojdzie do... A jeszcze w 1944 roku przypuszczalnie sami na kontynencie anglosasi nie byliby w stanie sobie poradzić z III Rzeszą i jej sojusznikami. Tylko że pytanie moje dotyczy rzeczy następującej. interwencja zachodnia, zwłaszcza francuska, prawda, no ta była największa, najskuteczniejsza, ona jednak miała miejsce po zakończeniu działań wojennych. To znaczy po tym, jak Niemcy zostały powalone, Austro-Węgry się rozpadły, prawda? Już od przełomu sierpnia i września było wiadome, że Niemcy wojnę przegrają, prawda? Przy końcu września już to było oczywiste i tu ewentualnie poprosiłbym o uwagę. Dwie uwagi. Pierwsza drobna. Pan mówił słusznie zresztą i przekonywująco o tym, że następowało rozprzężenie armii po I wojnie światowej, znaczy w tym sensie, że one już nie chciały walczyć. No, ta wojna I światowa była wojną straszną, niewyobrażalną zupełnie dla współczesnych, to jest zrozumiałe. Pozwala sobie tylko na drobną uwagę, nie wchodzącą w główną logikę pańskich zresztą ciekawych wywodów, że ta uwaga nieporównanie bardziej dotyczy państw centralnych, to znaczy przede wszystkim armii niemieckiej na wschodzie. Są liczne pamiętniki wskazujące na to, że ta armia bardzo zdyscyplinowana do końca, jak zwykle armie niemieckie, właściwie z dnia na dzień po podpisaniu zawieszenia broni zmieniła się wręcz, czasami się pisze, bandę maruderów ze wszystkimi niewesołymi konsekwencjami tego faktu, zwłaszcza dla miejscowej cywilnej ludności. Druga uwaga ma inny charakter, dotyczy tego, na co pan bardzo zresztą trafnie i sugestywnie wskazuje. Strach przed Rosją, bolszewicką Rosją, jaki panował na konferencji, oczywisty, no, pomnożony przez niepewność, prawda, towarzyszącą temu wszystkiemu, co tam się działo. Ja chciałbym tylko małą, drobną uwagę uzupełniającą, zresztą ja tutaj nie wyważam żadnych drzwi, że ten strach przed Rosją, on ma bardzo swoją długą historię i bardzo ciekawą historię, prawda? Ta obawa przed Rosją i jej mocarstwową pozycją w Europie, ona się narodziła jeszcze w XVIII wieku, ugruntowała się w XIX wieku, od lat 30., 40. I co jest zwłaszcza ciekawe, to to, że był tak, z jednej strony strach przed Rosją carską, obawy przed Rosją carską, przed jej ekspansywnością, prawda, których główne natężenie przypada na drugą ćwierć XIX wieku, powiedzmy sobie, no, nawet jeszcze do wojny krymskiej na pewno. Są to rzeczy znane, prawda, wspomnę Dietera Groh, prawda, Russland und das Selbstverständnis Europa to się nazywa, Glisona pracę, prawda, czy tutaj Michela Cado, La Russie dans la vie intellectuelle française. Natomiast, ale była jeszcze inna obawa przed Rosją, zresztą wszyscy o nią piszą, przed Rosją rewolucyjną. Przed Rosją wskazywano na niebezpieczeństwo, na podatność, że wbrew pozorom Rosja carska jest podatna na wydarzenia rewolucyjne i że rewolucja może łatwo ogarnąć, a Rosja rewolucyjna ta dopiero ujawni prawdziwe oblicze społeczeństwa rosyjskiego, takie jakim ona istnieje. I tutaj mamy w tym XVIII-XIX roku, że tak powiem, w tej logice kolejną odsłonę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję i zachęcam do kolejnych pytań. Proszę, pan profesor Siergiejew. Dwa krótkie pytania, bo wszyscy chcą iść na obiad. Pierwsze pytanie do profesora Höbelta. Czy słyszał pan o propozycji ze strony rządu austro-węgierskiego? Podobno padła propozycja negocjacji pokojowych jesienią 17 roku, przed upadkiem rządu tymczasowego. I drugie pytanie do profesora Dębskiego. Czy może pan skomentować kwestię reakcji bolszewików na deklarację Balfoura, czy deklarację ogłoszoną w listopadzie 17 przez Balfoura? Jaka była reakcja? Bo wiemy, że wielu żydowskich bankierów amerykańskich wspierało bolszewików i wypowiadało się za uznaniem ich przez Antantę. Prosiłbym o komentarz na ten temat. Proszę, pan profesor Kornot. Proszę Państwa, ja dwie krótkie uwagi chciałem dorzucić do dwóch ostatnich wystąpień. Mianowicie W związku z tym, co mówił Sławomir Dębski, jedna refleksja. Otóż mimo wszystko jednak, mimo tego obrotu słowem bolszewizm w dyskursie, prawda, jednak Ład Wersalski nie był kreacją zrodzoną z tego strachu, prawda. Istnieje taka książka, którą może znasz, mianowicie czołowego przedstawiciela tzw. rewizjonistycznej szkoły wśród historyków dyplomacji, mianowicie Arno Mayer, Peacemaking of 1919, gdzie jest właśnie taka teza wyłożona, że Ład Wersalski był kreowany właśnie strachem przed bolszewizmem, wzmocniono państwa narodowe naszego regionu, tworząc ten właśnie mityczny cordon sanitaire. Tymczasem tak przecież nie było. Francuska polityka wobec naszego kraju była raczej dyktowana pragnieniem tworzenia bariery wschodniej antyniemieckiej, a w sprawach wschodnich nas Francja nie popierała, wciąż wierząc w restytucję Rosji Narodowej. I ta druga refleksja na marginesie, na przykład kwestii rozgrywanej przez Dmowskiego, kwestii inkorporacji do Polski, Galicji Wschodniej, strach przed bolszewizmem był perfekcyjnie użyty. Najpierw dostaliśmy, jak wiadomo, na 25 lat to terytorium, miałaby być plebiscyt, potem inkorporacja bez zastrzeżeń. To jest taki przykład, modelowy przykład. I do referatu Macieja Górnego jeszcze jedna refleksja, mianowicie oczywiście referat mówił o zjawisku jak najbardziej realnym, ale powstaje pytanie, krótko i prosto, tu zresztą rozmawialiśmy z panią profesor Brońską na ten temat, mianowicie czy to jest rezultat zmęczenia wyczerpującą, bezprecedensową wojną, czy to wszystko idzie, że tak powiem, w następstwie umiejętnego korzystania z nauk Lenina. Mnie się wydaje, że zdecydowanie to pierwsze. I druga jeszcze rzecz, nie tylko policją zwalczały rządy zjawisko buntu społecznego. Polska jest przykładem, kiedy mądrym ustawodawstwem socjalnym naczelnik państwa dekretując, sięgając po instytucję dekretu, wiele na tym polu zrobił i umożliwił jakiś start w niepodległość bez tych powikłań, które mogły nas prowadzić w przepaść. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Musimy już kończyć turę pytań, ale już szczęśliwie nie widzę kolejnych, także jest teraz czas oddać głos dyskutantom. Proponuję w kolejności wystąpień pan profesor Höbelt. Thanks. No serious offer from the Austrians as late as September. Do połowy października 17 nie pojawiła się żadna poważna oferta od Austriaków, co przypomina mi jedną rzecz, o której zapomniałem podczas mojej przemowy. Dobrą rzeczą, którą wniosła rewolucja wobec Austriaków, była to kwestia polska. Polacy nie wiedzieli, czy przypadkiem car nie wróci, więc nie mogli zająć stanowiska popierającego bolszewików, bo co będzie, jak car wróci, bo wtedy będą zdrajcami. Stwierdzili, że w razie czego podłączą się do Austrii. Oczywiście normalnie nie chcesz, żeby tobą rządzili Austriacy, ale jeżeli alternatywą jest Lenin albo Ludendorff, to wtedy sprawa jest prosta. Więc optowano za Austriakami. I tutaj prowadzi mnie to do powstania lutowego 18 w Polsce, kiedy oddaliśmy hełm. Austriacki rząd potrzebował wtedy albo socjaldemokratów, albo Polaków, żeby uzyskać poparcie w parlamencie. Więc przyjęto bardzo ostrożne wobec Polaków i robotników podejście, ponieważ zależało im na poparciu przy następnej kadencji. I mimo, że Polacy byli bardzo zdenerwowani, jeśli chodzi o hełm, to powiedziałem, partie centralne namówiły Polaków do wspierania konserwatywnych partii, ponieważ będą oni potrzebowali Austriaków na później. Jeszcze jedna rzecz, właśnie Sibak Montefiori mówi, że gdyby Lenin przejął władzę 2 tygodnie wcześniej, to w tym momencie ta deklaracja Balfoura by się nie zdarzyła ze względów na Żydów. Pamiętam również cytat Karola Kramera, który nie lubił Polski jako niemieckiego alianckiego sprzymierzeńca przeciwko Niemcom. Powiedział, że jeżeli nie sprzymierzycie się z Prusami, to co prawda stracicie Poznań, ale wówczas staniecie się Rosją. Bardzo, bardzo krótko kilka tych uwag na temat pierwszej interwencji rosyjskiej, znaczy aliantów w Rosji. Bardzo, bardzo łatwo nam przyjmować teraz takie interpretacje, że oto panowało po listopadzie 18 roku przeświadczenie, że wojna się skończyła. Rzeczywiście dla żołnierzy jak najbardziej chcieli jak gdyby wymusić koniec wojny, ale jeżeli weźmiemy na przykład głównodowodzącego sił alianckich, Fernanda Focha, on stał do końca na stanowisku, że wojna kończy się dopiero zawarciem pokoju i wojna w dalszym ciągu trwa. Trzeba szantażować Niemców możliwością wznowienia wojny, aby wymusić korzystne warunki pokoju. Przypomnijmy, że na południu Europy, na Bałkanach, w Węgrzech trwa proces demobilizacji armii niemieckiej nadzorowany przez siły francuskie. Polscy łącznicy Piłsudskiego jadą po uzbrojenie do Budapesztu, ponieważ w Budapeszcie ma siedzibę dowództwo korpusu ekspedycyjnego francuskiego, który rozbraja armię Mackensena i stąd do Polski trafia uzbrojenie. Więc ta wojna trwa z punktu widzenia wojskowego, a operacja w Rosji jest jego częścią, przynajmniej dla sztabu francuskiego to jest ta sama wojna. Druga rzecz, która jest niezwykle ważna, oczywiście zagrożenie bolszewizacją sił armii niemieckiej jest, wszyscy widzą, do czego prowadzi i tego się istnieją takie obawy, ale obawiano się również, że ta zaraza rewoltą antysystemową ogarnie także żołnierzy francuskich, ogarnie także żołnierzy alianckich. Foch niezwykle wiele uwagi poświęcał utrzymywaniu dyscypliny w oddziałach właśnie ze względu na to, że wprawdzie wygraliśmy na froncie, ale możemy przegrać pokój i jedną z możliwości przegrania pokoju dla niego było zarażenie się tym elementem antysystemowym, antyrządowym, anarchistycznym, bo to wszystko pod czapą terminu bolszewizm było rozumiane, uważał za realne. Jeżeli chodzi natomiast o deklarację Balfoura i stanowisko bolszewików, tego problemu nie studiowałem, więc musiałem sprawdzić. Intuicyjnie uważam, że bolszewicy uważali deklarację Balfoura za kolejny element imperialistycznej polityki brytyjskiej, który przeczy własnemu czasowi. Tak? Oni uważali, że okres tworzenia państw narodowych przeminął i teraz jest czas na rewolucję klasową, która zniesie granice państw narodowych. Znaczy, w sposób naturalny ideę tworzenia kolejnego państwa narodowego uważali za dość absurdalną z punktu widzenia tych dziejów. Niezwykle ważny jest element, ten ostatni, który tu rozmawiamy, mianowicie posługiwanie się terminem bolszewizm przez polską dyplomację w wielu aspektach. Na przykład pogrom żydowski, Żydów w Lwowie w listopadzie 18 roku polska dyplomacja tłumaczy między innymi wpływami bolszewickimi polegającymi na upadku morale, dyscypliny i generalnie rzecz biorąc hołota żołnierska rzuciła się do udziału w pogromie żydowskim. Pamiętajmy także o tym, że wprawdzie rzeczywiście teza, iż traktat wersalski miał stworzyć zaporę dla bolszewizmu, jest zbyt daleko idąca. Niemniej jednak w trakcie całej konferencji bardzo ważnym problemem, na który próbują politycy i dyplomaci znaleźć odpowiedź, to jak stworzyć skuteczną zaporę przeciwko bolszewizmowi w Europie. Komitet Narodowy Polski jesienią 18 roku i na początku 19 roku próbuje na przykład, posługując się zagrożeniem bolszewickim, uzyskać wysłanie kontyngentu wojsk amerykańskich do Polski. Miał on z jednej strony zabezpieczać transport armii Hallera, tak, aby ta linia kolejowa Gdańsk-Warszawa miała charakter objęty kontrolą aliancką, tak żeby ten przemarsz wojsk był możliwy. Jak wiadomo, nie tędy armia Hallera do Polski została ostatecznie przetransportowana, natomiast nie przez Gdańsk. Ale to był bardzo ważny argument. Druga rzecz, ponieważ Polacy w konflikcie z Ukraińcami posługują się również tym argumentem, że strona ukraińska to jest strona zbolszewizowana, to są siły bolszewickie. W związku z tym alianci powinni stanąć po stronie polskiej, ponieważ Ukraińcy po pierwsze siły zbrojne ukraińskie zostały stworzone przez Niemców, a teraz są wspierani przez bolszewików, więc to jest drugi element, jaki polska dyplomacja wykorzystuje termin bolszewizm. I trzeci, też niezwykle ważny, idea sojuszu polsko-rumuńskiego pojawia się właśnie w kontekście zapory przeciwko bolszewikom, ponieważ Francuzi zostali pokonani, po upadku Odessy wycofują się z południowej Rosji. Co zrobić, żeby stworzyć skuteczną barierę na wschodzie? Wtedy pojawia się idea, że może by stworzyć koalicję rumuńsko-polską, która przynajmniej będzie jakąś protezą Europę zabezpieczającą na kierunku południowo-wschodnim. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj tylko ad vocem za szczególnie to podkreślenie takiego bardzo intensywnego wykorzystywania przez polską dyplomację na konferencji pokojowej straszaka bolszewizmu. To rzeczywiście było bardzo, bardzo widoczne. I pan profesor Górny. Króciutko zdaję sobie sprawę, że tylko ja oddzielam państwa od obiadu. Marek Kornat miał dwie uwagi. Jasne, ja się zgadzam z tym logicznym spostrzeżeniem, że to raczej zmęczenie wojną, a nie inspiracja szatańska Lenina kierowała robotnikami. Myślę, że tu między nami zgoda. Co do twojej drugiej uwagi, to byłbym bardziej sceptyczny, bo są przykłady postępowego ustawodawstwa, nie wiem, reforma rolna rządu Michała Károlyiego, którą bardzo też propagandowo dobrze zaczął od podzielenia własnego majątku pomiędzy chłopów, nie skonsolidowała jego rządów, nie ustabilizowała sytuacji. Więc na dłuższą metę myślę, że masz rację, znaczy postępowe ustawodawstwo może poprawić sytuację, natomiast w takiej sytuacji, takiego chaosu, gdy tak naprawdę rządzącym potrzeba złapać grunt pod nogami i kluczowe znaczenie ma stabilizacja i to, żeby struktury państwa zaczęły jakkolwiek działać, a to, czy realizowana przez to państwo polityka będzie bardziej czy mniej postępowa, czy więcej czy mniej obieca, staje się ważne dopiero jakby na trochę dalszym etapie. To jest ten pierwszy, kiedy trzeba złapać oddech. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Dziękuję wszystkim prelegentom i wszystkim dyskutantom z sali. Niniejszym ogłaszam zakończenie tej pierwszej części drugiego panelu i spotykamy się za godzinę, o godzinie 13:30 po obiedzie. Dziękuję.